Dzień dobry Państwu. Ewa Pawela, sygnalistka kontroli umysłu. Proszę Państwa, dzisiaj mam przyjemność z Państwem zainaugurować, otworzyć mój taki malutki, skromniutki kanał autorski na YouTubie pod nazwą Kontrola Umysłu. / Ewa Pawela. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się na taki krok, skoro no jest mi naprawdę dobrze i znakomicie na kanałach, na których do tej pory gościli mnie koledzy nadawcy, to znaczy Janusz Zagórski z NTV, Rafał Mosakowski z C Polska i Michel Rachel na swoim kanale. Proszę Państwa, cóż, czasy się zmieniają. Demokracja wygląda na to, że się skończyła, że mamy teraz, prawda, koronawirusa plus. I mniej więcej tak od roku wszystkie środowiska niezależne, wszystkie media niezależne odnotowują rosnącą cenzurę. Ta cenzura jest czasami bardzo dotkliwa. Czasami jest to wręcz skasowanie całego dorobku danego blogera czy dziennikarza. Tak się stało z kanałem Jerzego Zięby, tak się stało z CEP Powiśle Rafała Mosakowskiego. I proszę Państwa, no cóż, ponieważ ten nasz temat, temat kontroli umysłu w kontekście nowego, wspaniałego porządku świata jest naprawdę tematem najtrudniejszym, najbardziej drażliwym i najbardziej, znaczy najgorzej rokującym, jeżeli chodzi o ewentualne zbanowanie, demonetyzację czy skasowanie kanału. W związku z tym postanowiłam te takie najtrudniejsze, a co za tym idzie najważniejsze sprawy, poruszać na własnym kanale, na własne konto. To wypływa bynajmniej nie z tego, żeby któryś z kolegów nakładał na te moje programy jakiekolwiek ograniczenia. Wręcz przeciwnie. Im większa cenzura, to są bardzo odważni dziennikarze, tym bardziej oni, prawda, mobilizują do mówienia prawdy, całej prawdy i tylko prawdy. Natomiast ponieważ są to kanały duże, z ogromnym dorobkiem, jak na przykład w wypadku NTV to jest ponad 200 tysięcy subskrybentów w tej chwili, w związku z tym no, to już jest moja osobista decyzja, moja osobista odpowiedzialność, żeby ich no, nie wystawiać na łatwy strzał w sytuacji, jeżeli mam możliwość powiedzenia tego samego u siebie i prawda, nie narażania ich na jakieś YouTube'owe przykrości. Oczywiście moja współpraca z wszystkimi tymi trzema kanałami trwa nadal. Natomiast ten kanał będzie po prostu na takie sprawy, no co tu dużo mówić, najtrudniejsze, no ale również mam nadzieję najciekawsze. Planuję, proszę Państwa, takie trzy cykle programowe. To będzie oczywiście Kontrola Umysłu, NWO, taki no jakby podstawowa, trzon podstawowy, te treści programowe, które są mi najbliższe i które dzielę z bardzo wieloma innymi ofiarami kontroli umysłu. Będzie również taka formuła króciutka, typu pod tytułem Moje trzy grosze, gdzie będę właśnie nadal pod kątem kontroli umysłu, czy 5G, czy innych najnowszych technologii pozwalających na zdalne manipulowanie ludzkim systemem nerwowym, będę po prostu różne zjawiska w naszej codzienności komentowała pod tym kątem. I wreszcie, proszę Państwa, nie wiem, kiedy uda mi się to wszystko dopracować, ale bardzo by mi zależało również na takim nurcie tych moich spotkań z Państwem, który miałby roboczy tytuł Ku nadziei. Dlatego, że
chociaż no to nasze cierpienie jest ogromne. Ta nasza sytuacja życiowa, nasza, to znaczy ofiar kontroli umysłu, jest naprawdę niewesoła i na każdym kroku mamy podgórkę, jak to za chwilę Państwo jeszcze zobaczycie. To jednak to nie to, że chciałabym wierzyć, ale no tak się składa, że no ten krzyż jest wyjątkowo trudny, ale też on no nigdy nie jest za ciężki. To znaczy pojawia się w moim życiu, w mojej działalności, ale także w życiu i w działalności innych kolegów bardzo dużo dobrego. I chciałabym po prostu też z tego móc Państwu zdawać relacje, że oczywiście przeżywamy w tej chwili bardzo trudne czasy, ogromny napór takich no, naprawdę niebezpiecznych zawirowań geopolitycznych, światowych, nawet geofizycznych, no ale skoro dzielę się swoimi kłopotami i naszym cierpieniem, chciałabym się również podzielić swoją i naszą wspólną nadzieją i radością. Proszę Państwa, to tyle uzasadnienia, dlaczego w ogóle poważyłam się na ten krok. A teraz mały rys historyczny. Dlaczego w ogóle mogłam to zrobić? Proszę Państwa, mam dwoje ojców chrzestnych tego kanału. Pierwszą osobą jest niestety nieżyjąca już nasza koleżanka ze StopZ-u, Małgosia Kiara. Ja ją poprosiłam, ponieważ ona mieszkała we Francji, żeby mi sprowadziła do Polski książki, dlatego że sprowadzanie książek akurat z tego kierunku, to znaczy francuskich, kosztuje bardzo dużo przez jakieś księgarnie po prostu wysyłkowe, a ona mogła mi to po prostu nadać pocztą stamtąd i wtedy to jest tylko cena tych książek. I Małgosia, jak zobaczyła, ile te książki, które mi są potrzebne, prawda, do opowiadania Państwu o różnych aspektach nowego porządku świata kosztowały, postanowiła po prostu ogłosić zbiórkę. Ponieważ działała aktywnie na kilku forach internetowych, jeden z nich to kod peszarowy, drugi to forum Cheopsa. W związku z tym poprosiła tych swoich przyjaciół internetowych o pomoc finansową dla mnie i odpowiedzieliście Państwo tak znakomicie, że nie tylko mogliśmy kupić te książki, ale również uzbierała się spora suma na to, żebyśmy mogli tłumaczyć filmy czy wywiady, na przykład z angielskiego na polski. I proszę Państwa, w kolejnej jakby odsłonie Małgosia poprosiła to samo grono osób o pomoc w zebraniu funduszy na to, żebym mogła sobie kupić komputer. Po prostu dlatego, że miałam takiego pecetka, który był XP i w ogóle już nie był z niczym kompatybilny. Potrzebowałam normalnego odzysku, ale po prostu normalnego aktualnego oprogramowania. I tutaj również wpłynęły kwoty na ten cel. Potem się tak złożyło, że dostałam pracę zleconą i za owoce tej pracy zleconej mogłam sobie sama z własnej pracy kupić ten nowy komputer. Natomiast wszystkie kwoty, które wtedy uzbieraliśmy, przeznaczyliśmy na dodatkowy sprzęt i przeznaczyliśmy to również na taki fundusz tłumaczeniowy. Więc naprawdę, Małgosiu, na pewno się cieszysz, że wreszcie ten kanał rusza, bo byłaś jego takim spiritus movens i takim pierwszym dobrym duchem. Natomiast ojcem chrzestnym tego kanału jest również nasz StopZ-owski kolega
Sławek Wiktor, który poświęcił, jest bardzo zapracowany, ale poświęcił jeden weekend, żeby przyjechać do mnie aż z Olsztyna do Wrocławia, kupić mi odpowiedni sprzęt i, prawda, założyć ten kanał. Serdecznie ci, Sławku, naprawdę za to dziękuję. No i przepraszam, że tak długo mi zajęło, zanim, prawda, no ruszam już pełną parą z tym kanałem. Proszę Państwa, dlaczego, skąd się wzięło to opóźnienie? Ano stąd, że okazało się, że w życiu targeta, czyli takiej ofiary kontroli umysłu, nic nie jest łatwe i proste. Okazało się, że nie mogę mieć w domu normalnego internetu na kabel. Po prostu przyszły służby i powiedziały, że nie można, nie da się. I anulowały moją umowę z Orange, mówiąc, że po prostu Orange odstępuje od umowy, bo są jakieś tam przeszkody techniczne. Również miałam przez ponad 2 miesiące ogromne kłopoty z uruchomieniem po prostu internetu mobilnego na tym nowym sprzęcie. No jakbym Państwu opowiedziała, to naprawdę jest to, no jest to jakiś tam fragment filmu sensacyjnego, bo kto nie jest targetem, kto nie jest pod czułą opieką naszych czy innych cudzoziemskich służb specjalnych, ten sobie nawet nie wyobraża, jakimi platformami szpiegowskimi, jakimi systemami zdalnego wpływania na wszelką naszą elektronikę dysponują te służby i jak bardzo mogą być w tym skuteczne. Również mieliśmy spore opóźnienia, jeżeli chodzi o tłumaczy, dlatego że ja się kontaktowałam i byliśmy już w trakcie, prawda, tłumaczenia z kilkoma osobami i te osoby również z takich czy innych powodów no, nie mogły doprowadzić do szczęśliwego finału tych tłumaczeń. Niemniej w tej chwili już ta sytuacja jest opanowana i mam nadzieję, że teraz już będzie po prostu wszystko z górki. Proszę Państwa, ja mam całą listę osób, które dołożyły się do powstania tego kanału, ale chciałabym z uwagi na ograniczenia czasowe wspomnieć tylko o dwóch osobach. O Alicji, która swojego czasu zasponsorowała Sławkowi kamerę, którą on mnie w tej chwili przekazał i która mnie również umożliwiła zakup takiego dodatkowego sprzętu potrzebnego do obsługi tego komputera i tego kanału. I wreszcie, proszę Państwa, chciałam podziękować naszej koleżance Marii z Niemiec, która z kolei umożliwiła nam swoim darem, umożliwiła nam przetłumaczenie dwóch wywiadów Elany Freeland, w tym jednego, tego pierwszego wywiadu, który był częścią 5. Międzynarodowego Dnia Walki z Kontrolą Umysłu. Proszę Państwa, podsumowując, bo to tylko wprowadzenie, chciałam Państwu powiedzieć, że będzie to kanał, tak będę starała się dobierać te treści do przekazania Państwu. Będzie to kanał dla ludzi, którzy nie boją się wiedzieć. Bo proszę Państwa, my o kontroli umysłu mówimy już od 6 lat na antenie NTV i różnych innych niezależnych stacjach telewizyjnych. I proszę Państwa, odbiliśmy się już od niejednej ściany. Stąd prawdopodobnie zniechęcenie przytłaczającej większości kolegów, którzy w międzyczasie są tak bardzo dręczeni, że no tak naprawdę już nie mają siły na działalność, nie mają siły na jakieś konstruktywne kroki.
I tak naprawdę jest nas coraz mniej chętnych do udzielania wywiadów, chętnych do zabierania głosu. Dlatego, kochani, zwracam się do was z serdecznym apelem. Ja wiem, że jest wam wyjątkowo ciężko. Ja wiem, bo mnie to też dotyka, że ostatnio te nasze tortury, te ataki elektronicznego nękania się bardzo nasiliły. Ale po pierwsze, trwajcie w nadziei, a po drugie, no, postarajcie się jeszcze odrobinę sił do działania i entuzjazmu do działania z siebie wykrzesać, bo naprawdę w tej chwili potrzebujemy was bardziej niż kiedykolwiek indziej. Zobaczymy, jak sprawy się potoczą, ale mamy dobrą nadzieję, że być może nastąpi w tej naszej sprawie pewien przełom i być może uzyskamy ten nasz głos, to nasze rozpaczliwe wołanie o pomoc w końcu znajdzie odbiorców, takich odbiorców, bo my mamy naprawdę ogromną ilość sprzymierzeńców już, proszę państwa, w Polsce i wśród Polonii. Ale chodzi o to, żeby to nasze wołanie o pomoc dotarło do tych, którzy mogą nam jakoś ulżyć w tym cierpieniu. Mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Dziękuję państwu.